Cześć mordy, z tej strony Kalu, witam was w kolejnym odcinku GTA 5 Prawdziwe Życie. Moi drodzy, chciałbym powiedzieć, że witam was w ulubionej serii na moim kanale, ale chyba tak już nie jest. Chyba że widzowie Prawdziwego Życia pokażą swoją moc. Jeśli mordo, jesteś fanem tej serii, zostaw łapę w górę. Jestem ciekaw, ile łap w górę uda nam się zgromadzić. Może być to potężna sumka, więc moi drodzy, bardzo serdecznie zachęcam do zostawienia łapy. A dzisiaj super wieści, zaczynamy świetnym newsem, bowiem ustaliliśmy, ile Willy dostanie odszkodowania. Już za moment, moi drodzy, wam przekażę tę super nowinę. Z tym gościem tutaj tylko sobie chwilę porozmawiamy. Ale zanim to, widzowie, nowa kolekcja TK się zbliża wielkimi krokami. Na sobie mam nowy long sleeve z takimi przedłużanymi rękawami. Zresztą, posłuchajcie wstaweczki, którą przygotowałem. Panie i panowie, tam tararam, tam tam, poznajcie nowe logo TK. Już 20 maja w sklepie teamkalu.pl pojawi się wiele nowości z nim związanych. Oprócz nowych wzorów na koszulce pojawią się kozackie longi w dwóch kolorach, które idealnie siądą na te wiosenne dni. Jeśli lubisz pizzę, herbatkę, mamy dla ciebie koks kubek, który pod wpływem temperatury odsłoni wzór. Wow, magia gościu. Opaski z autografem, worki na obuwie, czapki, bakety, to wszystko dostępne już od 20 maja. Ilość sztuk jest mocno limitowana, więc widzimy się już w czwartek o 18 w sklepie TK. Do zobaczenia. Mam nadzieję, że już w czwarteczek widzimy się w sklepie teamkalu.pl i zgarniacie coś dla siebie. Przypominam, że kolekcja jest mocno limitowana, więc może braknąć. Taka sytuacja może się zdarzyć. Ale dobra, przejdźmy już do odcinka. Ile kaluch tego odszkodowania? Komentarz xx6xx? Takie? Zdobył prawie 6000 polubień i moi drodzy, ten komentarz uznałem, że jest najbardziej łapkowanym komentarzem pod ostatnim odcinkiem. I właśnie według autora, William powinien dostać 190 tysięcy dolarów odszkodowania, ponieważ został brutalnie pobity, napadnięty, rozbił kartel, stracił swojego stockade'a, był torturowany. Właśnie ten policjant klepnął tę kwotę, więc moi drodzy, na nasze konto skakuje 190 tysięcy dolarów odszkodowania. I za tę kasę już możemy kupić coś potężnego, a prosiłbym was o to, żebyście pisali, na co można przeznaczyć te pieniądze. Ja mam dzisiaj jeden wydatek i od niego oczywiście rozpoczniemy. Przyjechałem tutaj taksi ze swojej dziupli po prostu, żeby kupić nowy pojazd do firmy. O kurde, miałem wbiec pod koła tego, kurczę, ciężarówkę przed chwilą. W każdym razie, tutaj niedaleko, o nie, polskie autobusy są wgrane. Tutaj niedaleko, widzowie, jest salon samochodowy i zobaczymy, kto tam teraz urzęduje. Kiedyś sprzedawał tam Simeon. Zobaczymy, jakie teraz auta tam można dostać. I będę się rozglądał za limuzyną, którą sobie opancerzymy w przyszłości. Opancerzona limuzyna będzie, ale no najpierw musiało mi wywalić GTA, klasyka gatunku. Jestem już niedaleko salonu, ale mam jeszcze fajną wiadomość od Travisa, widzowie. Hej William, tu Travis, piszę z zastępczego konta, ale była jazda tą furą, co nie? Ej, nie przypominaj, gościu. Aktualnie jestem w Liberty City, coś tam, co 3 odcinki będę zjawiał się w LS i bardzo bym chciał podjąć z tobą współpracę. Jak zasłużysz, będzie awans, 35 tysięcy za odcinek, co ty na to, lecę na koncert, siemanko. Bierzemy, widzowie, czy nie bierzemy? Dawajcie znać w komentarzach i przede wszystkim piszcie, na co można przeznaczyć pieniądze poza samochodem, limuzyną opancerzoną, którą będziemy mieli do firmy, prawda? Widzę, że Audi w tym razem. Jakiś dealer Audi się nam tutaj zrobił. No dobra, co to za limuzyny, ale wyglądają kozacko. To jakieś RS-ki są, czy co jest? To jest właścicielem. Ten gość jest właścicielem tych pojazdów. No, nieźle, nieźle. Wygląda na jakiegoś gangstera potężnego. Chociaż się można rozejrzeć. Cena 35 tysięcy dolarów. No, powiem wam szczerze, że nieźle. Podobno to nie są nowe samochody, tylko tak wypucowane. 5-letnie fury z Europy gość sprowadza. No dobra, sprawdźmy w takim razie, jak to wygląda. Że tak powiem, nie mamy zbytnio pola manewru, ponieważ nawet koloru nie możemy wybrać, nic totalnie. Ale środek jest jak najbardziej przyjemny. Za taką cenę nie wygląda to źle. Gość pozwolił lecieć na jazdę testową, ale oczywiście no będzie musiał siedzieć razem z nami. Zobaczymy, jak se chodzi. Ten odgłos jest trochę podobny do odgłosu Mustanga, jakby nie patrzeć. Ej, on lata jak Mustang, co jest grane? Przynajmniej taki dźwięk ma, bardzo podobny ma dźwięk do Mustanga. Tak se strzela jak Mustang. Ej, fajna furka, napęd na tył, to jest S5, Audi S5. Myślę, że razem z Franklinem uda się założyć, moi drodzy, opancerzenie tego pojazdu. No jak za taką cenę i za brak możliwości, że tak powiem, obczajenia innych samochodów tutaj. Aczkolwiek ta audianka mi się podoba, myślę, że możemy przystać na taki deal. Czemu by nie? Mamy teraz dużo siana, więc można to fajnie zagospodarować. Okej.
Dopięliśmy deala i chłop od razu pojechał tym samochodem bardzo szybko. Tylko że ja dostałem kluczyki do tego tutaj. Nie mam pojęcia dlaczego tak szybko ruszył, ale ja, moi drodzy, mogę oficjalnie powiedzieć, że w tym momencie mamy nową furę do naszej firmy. Wissy William tam siedzi w środku. Przypominam, nie wiem czy byliście na ostatnim odcinku, ale to co się stało z jego fryzurą, no to przejdzie do historii. Lecimy do naszej siedziby. Mocmaker będzie miał robotę, żeby zmienić kolor tego samochodu i od razu sobie opancerzenie wtedy wrzucimy. Tylko że to też będzie dosyć spory koszt, podobno około 10 tysięcy dolców. Ale jak mamy, moi drodzy, przetrwać jakąś strzelaninę, to myślę, że warto. Samochodzik całkiem przyjemny, fajnie się błyszczy, podoba mi się. Przestrzegajmy przepisów. Ten środek ma fajny, interior ma mega fajny. Wow, patrzcie na to, patrzcie przed nos w ogóle tego samochodu. Wyświetla się ten elektroniczny licznik z prędkością. Takich szczegółów się nie spodziewałem tego samochodu, fajnie. Lecimy do firmy, ponieważ lecimy też na małą robotę, widzowie. Jest pewna rzecz, o której nie wiecie. Powstał nowy budynek i ja nawet nie wiem, kiedy ten budynek powstał. To jest najwyższy budynek w Los Santos. I dzisiaj stamtąd odbieramy pewnego klienta i ta limuzyna się przyda jak znalazł. Dobra, już przebrany w robocze ciuchy. W ogóle zobaczcie, jaki ten locker room tutaj mamy kozacki. Tu jest w ogóle łóżko, a my się ukrywamy. Czemu my tutaj nie nocujemy? To przecież jest idealne miejsce do tego, żeby to robić. Ej, trzeba się przenieść z tej klity od Franklina. Myślę, że i tak już minęło trochę czasu. My już zdążyliśmy dostać odszkodowanie. Więc wiecie, myślę, że na chillku możemy już powoli myśleć o tym, żeby się przeprowadzić. Oczywiście mój salon samochodowy jak zwykle zbugowany na maksa. A ja jadę właśnie na tę najwyższą wieżę w grze. W ogóle ten mod, moi drodzy, przerósł moje oczekiwania. Wygląda tak niesamowicie. Na tę wieżę wyjeżdżają normalnie samochody i mnie tam sobie wyjedziemy samochodem. Ona jest tak ogromna. Jakie to robi wrażenie niesamowite. Pamiętacie galerię Rockford Plaza? To powstało tutaj Rockford Tower. Czy jak zwał, tak zwał. W każdym razie, na którą stronę ona cień puszcza? Chyba na drugą. Ale to musi być przerąbanie duży cień. Tam u góry odbieram jakiegoś biznesmena i po prostu śmigamy do jego chaty na Vinewood Hillsach. Czy ja mogę tutaj się tak zawrócić? Po prostu transport i eskorta VIP-a dzisiaj. Nie powinno być problemu. Patrzcie na to. Samochody wyjeżdżają normalnie tutaj pod górę. Będziemy się tak wspinać, moi drodzy, kawał drogi. Jezu, prawie zniszczyłem sobie Audi, które kupiłem. Masakra, powiem wam. Ale no, wspinaczka chwilę zajmie. Jo, ale by tu driftem polatał. Zobaczcie, jakbyśmy mieli samochód stworzony do driftów, to normalnie lecisz tutaj, gościu, cały czas do góry. Ej, kierowcy też nie ogarniają niektórzy. Ja pierdzielę. Ale normalnie jest ruch uliczny, nie? A ja się tak wspinam i wspinam i końca nie widać. O, może wreszcie? Unicream, kolejne reklamy. Jezu, jak jestem wysoko. To jest wyżej niż Maze Bank Arena chyba. Maze Bank Tower, co ja gadam. O, dobra, widzowie, jesteśmy u góry. Park here, dobra, jakbym nie chciał tu zaparkować, to co? Mogę jechać dalej? Chyba mogę jechać dalej. Ej, kierowcy, co oni tutaj ogarniają? Normalnie dzisiaj zwiedzanko. Patrzcie, jak górę Chiliad stąd widać. Ja pierdzielę, stąd, z tej wieży to będzie widać po prostu cały świat chyba. W sensie cały nasz stan San Andreas. Kurde, ja cały czas jadę do góry. Teraz jakieś krzaki tu porastają, to wszystko. Tam jakbym zaparkował, to bym musiał iść z buta do góry? Bez sensu. Okej, okay, jestem chyba już teraz w 100% u góry. Jak tutaj jest ładnie, ale ktoś musiał wydać siana. Co jest grane? Czy to jest zjeżdżalnia? Jakiś monument. Tam jeszcze można wyjść chyba. No dobra, patrzmy dalej, co my tu mamy. Jakiś wielki basen. Ja pierdzielę, ludzie sobie chillują bombę na najwyższym basenie w ogóle chyba w całych Stanach Zjednoczonych. No i jest taka zajezdnia. My odbieramy stąd jakiegoś biznes boya. Ja nie mam pojęcia, jak on wygląda nawet, ale dostanę cynk, jak po prostu wyjdzie ze spotkania. Nie wiem, chyba w tym budynku za nami ma spotkanie. Więc ja tutaj sobie po prostu zaparkuję i rozejrzę się z okolicy, bo widok na pewno na całe miasto musi być stąd nieziemski, nie? Najwyższa wieża, jaka kiedykolwiek powstała. Link do tej modyfikacji znajdziecie w opisie, bo naprawdę warto. No popatrzcie, co się tu dzieje. Tam jest, kurde, wyjście na zjeżdżalnię. Ej, ja tam idę, co prawda nie chcę zjechać, ale chętnie bym zobaczył, jak to wygląda z góry. Są schodki, no i pięknie. Trochę sobie polecimy, ale myślę, że będzie warto. Niemożliwy jest ten widok. Przynajmniej ten z lewej strony, który cały czas widzę. Jaka wieża Maze Bank jest malutka przy tym ogromnym budynku, nie? Ale stąd mogę popatrzeć. Tutaj na dole widzicie ten basen, który tam jest. O, tam pod nami ogromny świat. Normalnie. The crazy one, ale mnie kusi, żeby sobie zjechać. No way. William, co ty, chłopie, zrobiłeś? Ja nic nie klikam! To jest tak zaprojektowane! Proszę, nie zabij się tylko. Jedziesz, chłopie, na zjeżdżalni. No, nie umiesz zjeżdżać ze zjeżdżalni? Ja pierdzielę, normalnie. Zjeżdżamy ze zjeżdżalni, widzowie. Tego w planach dzisiaj nie było.
Miejmy nadzieję, że się William nie wyobija, ale widzę, że HP mu nie zabiera to. Świetnie, chłopie. Zrobiłeś slajd życia normalnie. Chłop w pracy jest, przypominam. No dobra. O, jaki cień to rzuca! Jo! Przepotężne. Dobra, udało mi się dzwonić z panem Richardem, czyli naszym klientem. Okej, okay, chyba to jest ten gość. Zapraszam w takim razie do limuzyny. Okej, okay. W takim razie wieziemy go na Vinewood Hillsy. Zapraszam, zapraszam. 1500 dolarów. W porównaniu do tego, co dostaliśmy na początku odcinka, to znikoma kasa, ale moi drodzy, trzeba coś robić i trzeba pracować. Dostaliśmy też SMS-a od Franklina, że potrzebuje naszej pomocy. Jestem bardzo ciekaw, o co chodzi. Będziemy to realizować, jak tylko, moi drodzy, odwieziemy Richarda na Vinewood Hillsy, kurde. Jakbym mógł, to bym zrobił tutaj, o kurde, chłopie, coś ty zrobił. Zrobiłbym stunta i bym po prostu na te Vinewood Hillsy skoczył, bo my tam jedziemy, na te wzgórza dokładnie, tak na prosto, ale no niestety, trzeba bezpiecznie dowieźć go do domu. Poza tym uważać, żeby nikt go nie zaatakował, aczkolwiek ryzyko znikome. Patrzcie na dół, ile jest kondygnacji. Podjechałem tutaj do boku, żeby to sprawdzić. Kurde, driftowóz jakiś by się przydał, naprawdę, jest teraz idealne miejsce, żeby driftem przelecieć cały ten budynek. To by było piękne. Bułka z masłem, żeby stąd zjechać. Czerwone światło. Okej, okay, ale w prawo można na czerwonym. W Stanach, jakby ktoś się wiedział. O, wywaliło mi GTA. Cox. Klasycznie złośliwość rzeczy martwych, ale moi drodzy, ja już dojeżdżam do celu. Odstawiam naszego biznesmena, zgarniam kasę i jadę, ponieważ, moi drodzy, dostałem od Franklina naprawdę niepokojącą wiadomość. Chciałby, żebym nagrał pewnego człowieka. Po co mu to jest potrzebne i co ten Franklin znowu kombinuje, tego nie wiem. Wiem tylko, że nie podoba mi się to. Okej, okay, jesteś, chłop ma basen w domu, patrzcie, a ta wieża, tam widać tę wieżę. Przeogromna ona jest. Jego dziomka panu życzę. Mhm. Chłop se idzie do siebie, do domu, patrzcie na to. Go to the location, to jest to miejsce Franklina najprawdopodobniej. O co tu chodzi? Na Vinewood Hillsach. Ja mam zrobić komuś fotę faktycznie? Jaka to wieża jest ogromna, będę za każdym razem to mówił, bo to jest dla mnie nowość, nie? Tak ogromna wieża. Takiego moda jeszcze nie było, żeby to było tak dobrze zrobione, jak ta wieża właśnie. Wygląda na to, że tylko lekko przedni zderzak zarysowałem, nic się nie wgięło. Co jest mega fakt, dużo mów mi drive, bitch. Zmieniła się lokacja tego kogoś, kogo mam sfotografować. Mam użyć Snapmatica i nagrać wideo. Dlaczego? Przepraszam bardzo. Czy ja się bawię w jakiegoś szpiega? Idzie jakiś facet. O kurde, dobra, ja sobie zajadę tutaj. Nie mam pojęcia, czemu Franklinowi jest potrzebne to nagranie. Aczkolwiek, no, mamy u chłopa dług, więc trzeba pomóc. Powiem wam tak, idzie tutaj jakiś wasted gość, ewidentnie. Czy ja to nagrywam w tym momencie? O, recording wyskoczyło. Co jest grane? Dobra, czyli muszę go ładnie nagrać w takim razie. Mam nadzieję, że mnie nie zauważy, nie? No i będę musiał to chyba wysłać tam, gdzie trzeba. Nie lubię takich rzeczy, widzowie. W sensie, William powinien być porządnym obywatelem w tej serii. Natomiast, no, Franklin go namawia na różne dziwne rzeczy. Chłop ewidentnie wasted. Może to jakiś korpoludek, którego chce upokorzyć Franklin, ale w jakim celu? Nie mam zielonego pojęcia. W każdym razie przesłałem to nagranie i na tym moja rola się kończy. Aczkolwiek chciałbym się spotkać z Franklinem, żeby dowiedzieć się, o co chłopowi chodzi. Pewnie zastanawia was tytuł. Kaluch, o czym ty mówisz? O co chodzi z tym Franklinem? Padłem na coś genialnego. Widzowie, to koniec Franklina. To koniec Franklina w formie, jakiej go znacie. Bowiem znalazłem takie skrypty, że stwierdziłem, że zrobimy osobny wątek tego gościa. Jutro na kanale pojawi się nowa miniseria, mianowicie GTA 5 napady lub napad, lub wielki napad. Jeszcze nie wiem, jak to nazwę, ale w każdym razie mam dostęp do tylu ekstra skryptów, moi drodzy, na napady, a jeszcze nigdy nie mieliśmy okazji tego wykorzystać, że tą pałeczkę przejmuje Franklin. Całkowicie chłop przechodzi na tą stronę złą w tym momencie. Jak się to skończy, nie wiem, ale po prostu William będzie prowadził swój wątek prawdziwego życia, natomiast Franklin przejdzie do nowej serii. Moi drodzy, te skrypty są tak genialne, że muszę wam dzisiaj pokazać. I właśnie za moment z Franklinem sobie lecimy. Więc William schodzi i chilluje bombę w swojej kryjówce. Natomiast my rozpoczynamy nową działalność z Franklinem i dam wam zalążek. Pokażę wam jeden skrypt dzisiaj i mam nadzieję, że będziecie jutro na pierwszym odcinku nowej minisy. Pewnie znajdą się tacy, co będą pisać bułka lub kolejna seria, ale widzowie, ja, że tak powiem, nagrywam to, co uważam za stosowne. Poza tym chcę nagrywać to, czym się obecnie jaram i uważam, że ta seria
może być naprawdę mocna. Wyobraźcie sobie, jest tyle ekstra napadów, niekoniecznie takich jak w online, bo tworzą moderzy napady autorskie. Napad na Caio Perico, ja nie gram w online, więc na przykład ja nie wiem, jak ten napad przebiegał i chciałbym takie napady z wami zrobić, ale oprócz tego mam też coś bardziej chillowego na dzisiaj, mianowicie kradzież domów, ale to nie w taki zwykły sposób, jak myślicie. Oj widzowie, popatrzcie, co tu się będzie działo. Ja tylko muszę wykonać odpowiedni telefon do odpowiedniego gościa. Nie bez powodu mam też tą furę i zobaczycie, jak to wygląda. Odnośnie tej serii, jutro dowiecie się więcej szczegółów, mini serii, bo nie wiem, ile odcinków wyjdzie, ale myślę, że warto coś takiego przetestować, po prostu ze względu na to, że te mody są przegenialne. No ja jeden napad przetestowałem i mówię, wow, czy to jest napad z online'a, czy o co chodzi? Będziecie mi pisać zresztą. W każdym razie, to koniec Franklina w formie, której znacie. Moi drodzy, ja tutaj od tego gościa w garniturku za moment dostanę zlecenie na to, jaką chatę muszę okraść. Okej, już coś mamy. Jest pierwsza robota dzisiejszej nocy. Kilometr 600 metrów do celu. I co? Okej, to jest to osiedle tutaj. No to okradamy. Okej, ładne osiedle, ładny domek. No ale niestety zostanie okradziony. Ja tym burrito od razu sobie wjadę, moi drodzy, tak, bo będę musiał wynosić rzeczy. To nie jest tak, widzowie, że wiecie, a zrobisz se napad czy coś. Zresztą zobaczycie wszystko. Okej, no i co? Wjeżdżamy w takim razie. O kurde, jak widzicie, muszę się włamać, więc muszę wytrychem spróbować ten zamek tutaj rozbroić. Okej, mniej więcej znam mechanikę, po prostu myszką muszę podnosić, jak będzie na zielono, to kliknąć i wtedy, jak widzicie, zamek nam się otwiera. Cyk, cyk. Chyba wszedłem do środka. Chyba wywaliło mi GTA. Wszedłem do domu, ale to jest inna chata. Co ja mam tu zrobić? O, alarm muszę wyłączyć. Jak to mam zrobić? Cyk. Alarm zaraz będzie. Alarm, o nie. Policja została, moi drodzy, w tym momencie powiadomiona, ponieważ, o kurde, telewizor biorę. Dobra, chociaż telewizor. Exit the house. Ja pierdzielę, przeniosło nas do innego miejsca, dlatego że widzowie, sprawa wygląda tak, że no niestety wywaliło nam GTA. Gdzie jest to moje burrito? Szybko, ten napad się nie udał. Muszę też być, moi drodzy, lepszy w tym, co robię. Ale jak widzicie, naprawdę te skrypty są przegenialne. No i jeszcze takiego rabusia, który robi napady na domy, kasyna i inne, nie było po prostu na moim kanale. Więc dobra, okej, wsadziłem ten telewizor. Jazda, ja pierdzielę, policja już przyjechała. Więc no, może być śmiesznie i może być bardzo emocjonująco na tych odcinkach. Więc ja myślę, że taka seria będzie całkiem niezła. Na razie to ja jeszcze muszę zgubić policję. No, nawet nie zgubię policji, bo wywaliło mi GTA. Dobra, jeszcze jeden dom, widzowie, dlatego że no, tamten to był nie wypał. Poza tym wywaliło mi GTA potężnie. Teraz powinno się wszystko udać. Muszę najpierw wywalić alarm przede wszystkim z tego domu, ponieważ no, to jest mój największy problem, ten alarm, który tutaj jest. Okej, jesteśmy w jakimś innym domu teraz. Jak to wyłączyć? Spacją? No nie, no jak to mogę wyłączyć? Jeden, aha, klikać muszę, dobra. Alarm system disabled, zobaczcie. Też poziom hałasu w prawym dolnym mam, więc ja będę starał się nie hałasować, po prostu chodzić jak najciszej potrafię. Ale ten poziom hałasu mi wzrasta. Mikrofalówkę, bierzemy to. Ja pierdzielę, wziąłem mikrofalówę, zarąbałem. Ha, patrzcie, jak on ją trzyma przerąbanie. Halo, to jest napad, dawać mi na wasze wartościowe rzeczy. Search location, co tu mogę znaleźć? Komórkę telefoniczną znalazłem. O kurde, widzicie, można przeszukiwać te pomieszczenia. No naprawdę ten skrypt jest przegenialny i mam nadzieję, że świetnie się będziecie bawić w serii GTA napady. Okej, sąsiedzi powiadomili policję, że jest coś za głośno. No właśnie, dobra, mikrofale, tylko że nie mam ze sobą burrito w tym momencie, więc muszę uciekać na piechotę z tą mikrofalą. I moi drodzy, tym optymistycznym akcentem Franklina zajmującego mikrofale, tak zwany koniec Franklina, to koniec takiego Franklina, jakiego znacie. Chłop przechodzi w 100% na tą złą stronę, ale myślę, że będzie śmiesznie i zabawnie. Zobaczymy, ile uda nam się zarobić siana podczas tych odcinków. Nie mogę puścić nawet tego, kurde. Tam jedzie policja lewą stroną. Więc na spokojnie sobie z mikrofalową uciekam. Jedna gwiazdka tylko wantedu, więc to mi nie straszne, ucieknę tędy. No i was zachęcam do zostawienia łapy w górę i bycia jutro na odcinku. I napiszcie, co o tym sądzicie, bo jednak chciałbym znać wasze zdanie. Natomiast jak jesteś fanem tej serii, skrobnij łapę. Do jutra, widzowie. Pamiętajcie o tym, że już czwarteczek, nowa kolekcja TK. Elo.